Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z The Cat Lady. Kochani, ostatnimi czasy chyba wzięliśmy jakieś pigułki, że dali nam je na siłę w sumie. A więc teraz myślę, że troszeczkę nam się percepcja zmieni, jeżeli chodzi o różne rzeczy. Wiecie, co mamy tu w ogóle? Mamy bransoletkę, rękawiczki, pojemnik na leki oraz odłamek szkła. Zobaczmy. Wyjdźmy na zewnątrz. O, definitywnie coś tu się zmieniło. Zbadaj. Pokój pierwszy. Tu mnie ulokowali. Mam nadzieję, że już nie na długo. Wejdź. Wow. Mogę się położyć chyba, ale nie chcę jeszcze się kłaść, bo nie wiem, czy mogę, czy nie mogę. Zobaczyć dalej. Tu wejść nie możemy. To jest jakieś serce. Narkotyczne serce. Tak trudno się skoncentrować. Czy to coś jest wypełnione narkotykami? Tam przecież nie mogę. Mogę użyć odłamka szkła. Narkotyki. Tryska z niego czerwony płyn. No to mamy pojemnik na leki. I teraz możemy się chyba przespać. Rozumiem, że tam faza już zeszła. A raczej dopiero zejdzie. Okej. Już żyjemy znów. Działanie leku się skończyło i czuję się teraz lepiej. Ale nie mogę pozwolić, żeby znów mi to zrobili. Muszę się stąd wydostać. Raczej nie inaczej. Pacjentka. Możemy dać jej narkotyk? Odejdź, proszę, po prostu zostaw mnie w spokoju. Matka zawsze mówiła mi, żeby nie przyjmować prezentów od obcych. Po co mi to? Mogę wypić? Mam już dość psychotropów. Wypicie tego pewnie by mnie zabiło. Zbadaj, co to właściwie jest i skąd to wzięłam. Wszystko jest nieco zamazane. Nie pamiętam zbyt wiele. No właśnie. Porozmawiaj. Czuję się już dużo lepiej. Czy mogłaby mnie pani wypisać? Cieszę się, że to słyszę. Ale nie mogę pani wypisać, póki nie zbada pani doktor X. Powinien niedługo robić obchód. Proszę wrócić do łóżka i na niego poczekać, dobrze? Daj. Nie ma tu nikogo. No jak nie ma nikogo? Dobra, to już wiemy. Dobra, wygląda na to, że ten wypis to moja jedyna droga wyjścia stąd. Zapytajmy się o Liz. Albo czy mogłem zadzwonić? Och, tak, oczywiście. Ale telefon jest obecnie zajęty. Mogłaby pani wrócić za 5 minut? Dziękuję. Czy jest tu Liz? A kim jest Liz? Ta młoda pielęgniarka, która była tu zeszłej nocy. Czarne włosy, bardzo rozgadana. Powiedziała, że nazywa się Liz. Przykro mi. Przychodzi ten wiele osób. Nie mogę zapamiętać wszystkich imion. Mogłaby pani wrócić do łóżka? Już prawie czas na lekarstwo. Nie mogę biegać za każdym pacjentem. Przepraszam najmocniej. Jestem teraz bardzo zajęta. Przyjdę z panią porozmawiać za minutkę, dobrze? A mogę jej to dać? Nie chcę, żeby to wzięła. Może znajdę do tego lepsze zastosowanie. Szczerze powiedziawszy, nie mam pojęcia. Myślę. Nic nie ma ciekawego. Musimy się dowiedzieć, jak jej matka się nazywa. Notatki. Zgodnie z tym nazywa się Ann Burton. Moje leki uspokajające. Dobra. Ann Burton. Wejdźmy jeszcze raz do łazienki. Nie pamiętam, co tu było trzeba zrobić. Przeszukaj. Dobra, już wzięła ten jeden pojemnik. Odkryć ciepłą wodę. Nie mogę się patrzeć. Przyszło mi na myśl to, że może by to lustro zaparowało i coś nam pokazało. Mamy kolejny pojemnik na leki. No. Może zimną wodę. Coś się dzieje. Eil? Czyżby to była jej matka? Zaraz zapytamy jej. Pacjentka. Rozmawiaj. Dobra, jeżeli naprawdę jest przyjacielem, będziesz znała imię mojej matki. Imię, które mnie nawiedza. Piękne imię. Oczywiście, że wiem. Niech tylko się zastanowię. Fejla. Tam nie widziałem ani sychy, ani a. Ale było tylko. Sheila. Tak, a jednak to moja matka ci przysłała. Przepraszam, że ci nie wierzyłam, ale mam straszny bałagan w głowie. Więc pogadajmy, kochana. Wiesz, jak się stąd wydostać? Nie powinnaś wychodzić. Musimy tu zostać, robić to, co mówią, brać tabletki, które nam dają. Czasami, jeśli dobrze się zachowuję, dają mi to czerwone. Czekam na to. Jestem dobra. Co to jest to czerwone? To lekarstwo. Moje ulubione. Czerwone likwiduje ból. Muszę tu zostać. Dobre pielęgniarki są tak miłe. Zawsze pamiętają. Wiedzą, że cierpię. Ale to nie jest to samo, co lekarstwo, które widzę w snach. Po drugiej stronie lustra jest pajęcze serce, pełne lekarstwa. Ja po prostu nie mogę już go znaleźć. Rozumiem. Co to za rarytas, o którym wspomniałaś? To czerwona łza czystego szczęścia. Przynoszą mi to, piję to. I ból odchodzi. Bez tego po prostu czuję się wściekła. To jakbym odchodziła od zmysłów. To zabawne. Czasem po prostu się tak kurewsko wściekam. Myślę, że umieram. Słyszałam, że wszyscy umieramy. Powiedziała, że pójdę za to do piekła, ale ja nic nie zrobiłam. Nie wiedziałam. Czy on wie? Kto? On! Jasne. W porządku. Nie, pewnie nie. Potrzebuję czerwonego lekarstwa. Potrzebuję teraz. Muszę być grzeczną dziewczynką. Muszę być miłą dziewczynką. Może mogłem ci przynieść trochę tego czegoś. Wiesz, gdzie to trzymają? O, jest dobrze schowane. Nie możesz tego tam znaleźć. A może możesz? Widzę to czasem w snach. Jest tam, gdzie siedzą pielęgniarki. W moich snach nie ma tam pielęgniarek. Widzę to, ale nie mogę tego wziąć. Jest blisko, a jednak tak daleko. Wciąż słyszę bicie pajęczego serca. My to już mamy. Czy dobrze się czujesz? Dobrze się czujesz? Dobrze. Tak, czuję się dobrze. Tylko tak trudno mi czekać, wiesz. Powiedzieli, że mogę to dostać, rozumiesz? Tak, więc tu czekam. Nie chcę tego przegapić. Pielęgniarka mi to obiecała. Ta w czerwonych okularach. Ale wydaje mi się, że to było już 3 godziny temu. Czemu się spóźniają? Myślisz, że coś się stało? Myślisz, że zmieniła zdanie? Bo przysięgam, jeśli tak, znów zrobię sobie krzywdę. Przysięgam na Boga, że znów zrobię sobie krzywdę. Na pewno za chwilę przyjdzie. Pewnie są bardzo zajęci, to wszystko. Ojej. Chcesz się pozwierzać? Jak się nazywasz? Nie ma się z czego zwierzać. Wszyscy umarli. Wszyscy. A mój rarytas, moje czerwone lekarstwo nie jest takie samo. Wciąż się okłamuję. Jestem paskudna, paskudną małą kłęczuchą. Zawsze byłam. Ta żyła, widzisz? Prowadzi prosto do mojego serca. Dlatego tak bardzo boli. Chciałabym móc jeszcze tylko raz. Ale wszystko przepadło. Wszystko. Zawsze zadowalałam się nagrodą pocieszenia, jeśli rozumiesz. Co powiesz na wymienienie się bransoletkami? O, jasne. Nie mam nic przeciwko. Ale to by było jakby świadczenie przysługi, tak? W zasadzie nic byś nie straciła, bo ja dałabym ci moją bransoletkę. Czy to ma jakiś sens? Jasne, pewnie. Ja jednak chciałabym w zamian coś lepszego. Nie jestem taka głupia. Wiem, że użyjesz jej, żeby stąd uciec. O, nie powiedziałem, że jesteś głupia. Ja po prostu chcę bardzo iść do domu. Proszę, zrozum. W porządku, nie mam nic przeciwko. Dam ci ją, jeśli zdobędziesz dla mnie czerwone lekarstwo. Co ty na to? Myślałam, że pielęgniarka i tak ci je daje. Nie, nie to. Mówię o tej prawdziwej rzeczy. Czymś, co może coś tylko w świecie snów. To jest coś specjalnego. Czy to jest bezpieczne? Idealnie bezpieczne. Okej. Zobaczę, co mogę zrobić. Pogadamy później, w porządku? Tak, idź. Uważaj na siebie. Oni nas obserwują. I pamiętaj, zawsze musimy być miłe, żeby zapracować na czerwone lekarstwo. Zawsze być miłe. Biedna kobieta. Dobra, dajmy jej to. Znalazłam to, o co mnie prosiłaś. Ale czy masz całkowitą pewność, że ci to nie zaszkodzi? Nie wygłupiaj się. Oczywiście, że nie. Dobrze. Mam nadzieję, że wiesz, co robisz. Mogłabym teraz prosić o twoją bransoletkę? Tak. Cokolwiek by mówili, dotrzymuję swoich obietnic. Co oni robią? Wiesz co, to bez znaczenia. Dawaj tą bransoletkę. Dziękuję za pomoc. Ale do czego były nam rękawiczki? Użyj. Nie mam pojęcia. Dobra, jest na niej napisane Ann Jennifer Burton, 15.11.75. Rozmawiaj. Dobra, chcę wypisać się. Cieszę się, że to słyszę. Ale nie mogę pani wypisać, póki nie zbada pani doktor X. To też mieliśmy. Proszę tego nie dotykać. Wszystko poufne dokumenty. Tak? Dobra, to już mieliśmy. Foldery. Z pielęgniarką nie możemy jeszcze pogadać. Tutaj też nie. Kwiaty, rozpiska leków. O. Dobra, wcisimy jeszcze raz dzwonek, może ona przyleci. Może przyleci. Ktoś idzie. Dzwoniła pani? To coś pilnego? Ścisnęłam przez przypadek, chciałam sprawdzić, jak długo zajmie pani. Chciałam tylko przypomnieć, że jestem gotowa iść do domu. O, doprawdy? Więc proszę sobie wyobrazić, nie zapomniałam. To trwa. Mogą mi wrócić z pracy, jeśli nie będę przestrzegała właściwych procedur. Po co się wysilam? Chyba czas podać pani lekarstwo. Mogą mi pani podać swoje nazwisko i datę urodzenia? Poproszę pani imię, żebym mogła pisać wielką skargę. No ale mamy tu bransoletkę. Chyba coś się pani pomyliło, pani Burton. Całe szczęście, że zauważyłam. Nie chciałaby pani dostać niewłaściwego lekarstwa, prawda? Tu jest środek uspokajający i metadon. Na pewno zaczekałaś, prawda, kochanie? Ona się zapętla. Z bug. To jest ewidentnie bug. Weź leki albo odmów. Korci, korci, weź leki. Dobra dziewczynka, teraz do dna. Poczuje się pani znacznie lepiej. Teraz wróć do pokoju i odpocznij. Będziesz miał potem świetny sen. Ej, no to wyprzedziliśmy w sumie grę. Czy to sza już było napisane? Kurde, nie pamiętam. Muszę zobaczyć w poprzednim odcinku. Jak to byliśmy. Serio, nie pamiętam. Nie pamiętam. Serduszko sobie cały czas bije. W rytmie czacza. Nie mogę niestety stąd wyjść. No dobra, czyli nie mogę już sobie zrobić. No szkoda. Tylko mogę teraz się przespać. Wejdź. Połóż się. Trochę nie rozumiem, co musimy zrobić. Co z tymi rękawiczkami? Pewnie leku się skończyło i czuję się teraz lepiej. Dobra, wiem. Dyspozytor rękawiczek. No to rękawiczki już mamy. Kwiaty. Co my możemy... Co my możemy wziąć? Nie wiem, jak ich użyć. Mogę zbadać. To szpitalna bransoletka. No wiem. Rozmawiaj. No już wiem, że jest zajęty. Nie dotykać, no ja wiem. Ann Burton. Wygląda na to, że sama zgłosiła się do szpitala i może wyjść, kiedy sobie zażyczy. Jedyne to musi zrobić, to pokazać ten wypis strażnikowi na zewnątrz. Ja wiem. To już gadaliśmy. Kurde, nie wiem. Ann Burton teraz w ogóle nie ma. Nic ciekawego. Mam pojedynczą rękawiczkę, albo mogę mieć... Mam już jedną rękawiczkę, wiem. Weź rękawiczki, weź dużo rękawiczek. Nie potrzebujesz już więcej. No dobra, spoko, tylko... Nadal nie rozumiem, co ja muszę z tym zrobić. A. Chyba wiem. Otwórz klapę. Użyj. Użyj. Teraz tego nie potrzebuję. Spłucz. A ty. Mam cię. No i teraz przyjdź. Ktoś idzie. Dzwoniła pani? To coś pilnego? Toaleta jest zatkana. Co? A, trudno nazwać to pilnym. Jest pilne, jeśli musi pani pilnie z niej skorzystać, tak jak ja. Rozumiem. W porządku. Zajmę się tym. Proszę dać mi chwilę. Och, te rękawiczki. Znowu. Ja będę musiał ubrudzić sobie ręce, bo woźny wziął chorobowe. Dobra, teraz możemy wziąć wypis. Weź. Tak, dokładnie tego potrzebuję, żeby w końcu iść do domu. Foldery. Raczej nie potrzebuję żadnego z nich. Wolałbym przeczytać gazetę. Dobra, czyli mamy wypis, możemy iść już. Przepraszam panią, nie mogę pani przepuścić. Musimy najpierw zobaczyć wypis od lekarza. Proszę, jest pan teraz zadowolony? Tak, wydaje się w porządku. Mogę sprawdzić pani bransoletkę celem potwierdzenia, że jest pani Ann Burton? No, nie ma sprawy. Nie wiedziałem, że umie pan czytać. Proszę bardzo, mogę już iść? Oczywiście, dziękuję proszę pani. Do zobaczenia wkrótce. Nie, nie zobaczymy się. Zejdź teraz z mojej drogi. Drzwi. To drzwi do magazynu. Zamknięte. Spadaj. To drzwi do jakiegoś biura. Też zamknięte. O! A pani to pewnie Susan Ashworth. A, no, być może to ja. Mógłbym zapytać, dokąd pani zmierza? Wyszłam na mały spacer, rozprostować nogi, odetchnąć świeżym powietrzem. Oh no. Dajmy spokój. Nigdzie nie idę. Pani Ashworth, proszę się odprężyć. Doszło do pomyłki. Napisano pani niewłaściwe leki. Szczerze przepraszam w imieniu swojego zespołu i szpitala. Na szczęście zauważyłem to na czas. Na czas? Nie ma pan pojęcia, przez co przeszłam. Raz jeszcze szczerze przepraszam. Obiecuję, że nie otrzyma pani więcej leków. Osobiście zapewniam, że wyśpi się pani spokojnie tej nocy, a jutro rano panią wypiszemy. Czemu nie możemy zająć się tym teraz? Chcę już iść. Bardzo mi przykro, ale nie mogę legalnie wypisać pacjenta o skłonnościach samobójczych bez pełnej psychiatrycznej ewaluacji. Teraz jest już za późno, ale obiecuję, że porozmawiamy w moim biurze z samego rana. Dobrze? A później będzie pani mogła iść do domu. Może tak być. Nie mam chyba zbyt dużego wyboru, prawda? Chciałbym teraz zadać kilka pytań na temat twojego życia, Susan. Mogą ci się wydawać bardzo osobiste, ale to bardzo ważne, abyś odpowiedziała tak szczerze, jak to tylko możliwe. W porządku. Zabierzmy się więc za to, dobrze? Chciałbym w końcu pójść do domu. Oczywiście, rozumiem. Więc, Susan, spójrzmy. Mieszkasz teraz sama? Wynajmuję mieszkanie, zwyczaj jest dość samotnie. Mieszkam sama i pasuje mi to. Mieszkam z przyjaciółką. Musi się o mnie zamartwiać. Nie będziemy kłamać. Mieszkam sama i pasuje mi to. Nikogo nie potrzebuję. Ludzie przeważnie mnie nudzą. Czasami mnie drażnią albo przygnębiają. Jestem zadowolona z tego, jak jest teraz. Mam swoją małą przestrzeń i tylko moją. Osobistą. Chciałbym, żeby tak zostało. Czym się zajmujesz? Jestem kelnerką, pracuję w kawiarni. Naprawdę? Lubisz tą pracę? Jest w porządku, pasuje mi. To po prostu praca. To ważne, żeby się czymś zająć. Zalecałbym powrócić do pracy już od przyszłego tygodnia. Tak zrobię. Opisz mi, jak wyglądają twoje poranki. Jaka jest pierwsza czynność, którą wykonujesz codziennie? Piję mocną kawę i palę na balkonie. Jem śniadanie, zazwyczaj płatki. Przygotowuję kubek herbaty i czytam gazetę. Leżę w łóżku, nie śpię. Nie mogę się zmusić do otwierania oczu. Piję mocną kawę i palę na balkonie. Wiem, że to nie jest najlepszy początek dnia, ale to jedna z tych małych przyjemności, których bardzo trudno mi sobie odmówić. Czy w domu czujesz się bezpieczniej niż na zewnątrz? Raczej nie. Nie czuję się zbyt bezpiecznie. No tak, tak myślę. Tu naprawdę nie chodzi o bezpieczeństwo. Po prostu czułam się smutna od tak dawna. Naprawdę smutna, rozumie pan? Czasami dobija mnie jeszcze bardziej, kiedy wychodzę na zewnątrz i widzę tych wszystkich szczęśliwych, obnoszących się sukcesy ludzi. Przez to jeszcze dotkliwie odczuwam ból. Kiedy tylko tego nie widzę, nie boi tak bardzo. Jak myślisz, czego brakuje w twoim życiu? Lub raczej, jaka rzecz twoim zdaniem poprawiłaby twoje życie? No, pewnie byłoby miło mieć więcej pieniędzy. Dobry przyjaciel, ktoś, komu mogłem się nareszcie zaufać. Mogłabym nareszcie zaufać. Ja wiem, że to śmieszne, ale chciałbym lepiej wyglądać. Coś, o co mogłabym walczyć. Powód, żeby dalej to ciągnąć. Zawsze jest jakiś powód, żeby żyć. Czasami po prostu nie widzimy go wyraźnie. Więc, panie doktorze, musiałam oślepnąć, bo żadnego nie widzę. Czy kiedykolwiek uczęszczałaś na terapię grupową dla osób z depresją lub inną formą psychoterapii? Tak, jak widać nie pomogło za bardzo. O, coś, co warto przemyśleć. Widzę, że naprawdę chcesz się otworzyć i porozmawiać o swoich problemach. To bardzo dobry znak. Ja dawno nie rozmawiałam o moich uczuciach. Póki co świetnie ci idzie. Czy masz problemy ze snem? Rzadko, zazwyczaj dobrze sypiam. Jeśli coś, to chyba śpię za dużo. Tak jak ja. Czy opisałabyś mi, jak się teraz czujesz? Całą pewnością lepiej niż przed wypadkiem. Czuję się, jakby cały świat był przeciwko mnie. Teraz czuję się dobrze. Czuję się, jakby cały świat był przeciwko mnie. Czy jest ci trudno się skoncentrować? O, czasami tak. Czy pijesz alkohol, Susan? Nie, nie piję. Tylko czasami. Zalecałbym, abyś przez pewien czas nie piła żadnego alkoholu. Czy to brzmi dla ciebie jak coś wykonalnego? Tak, jasne. I tak nie byłam wielką pijaczką. Czasami, kiedy życie przerasta ludzi, kiedy są smutni czy zmartwieni, myślą o samobójstwie. Czy ty często myślisz o samobójstwie? Więc czasami zdarzało mi się o tym myśleć. Nie myśli pan o tym, kiedy jest panu naprawdę źle? Susan, jestem psychiatrą. Moja praca to przekonywać ludzi, żeby tego nie robili. Zapytałabyś strażaka, czy kiedykolwiek myślał o podłożeniu ognia pod swój dom? Pewnie nie, ale jestem pewna, że wiele osób ma takie chwile, kiedy o tym myśli. Trudno powiedzieć, Susan. Statystyki pokazują, że mężczyźni są 3 razy bardziej skłonni popełnić samobójstwo niż kobiety. Zostawia cię w mniejszości, ale to oczywiście nieistotne. Samobójstwo nigdy nie jest rozwiązaniem. Zazwyczaj jest sposób rozwiązania problemów, jakie by one nie były. Teraz już to wiem. Proszę, we własnych słowach spróbuj wyjaśnić mi. Dlaczego naprawdę próbowałaś targnąć na swoje życie, Susan? Był nagły impuls, wstyd mi za to. Nic mnie już nie cieszyło. Chciałam, żeby wszyscy wiedzieli, jak bardzo zraniona się czułam. Dobra, moi drodzy, ale resztę będziemy kontynuować już w następnym odcinku, więc pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. No i co? Bye bye, do następnego.